Co prawda obecnie coraz większa grupa ludzi przesiadła się do swoich prywatnych samochodów, jednak wciąż bardzo ważną rolę w transporcie odgrywają autobusy. I w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o komunikacji autobusowej w naszym mieście, a historia zaczyna się przed wojną. Mianowicie pierwsze autobusy w Żarach pojawiły się za sprawą niemieckiej poczty. W dwudziestoleciu międzywojennym tutaj z ulicy Pocztowej, niedaleko głównego budynku pocztowego, odjeżdżały omnibusy w te miejsca, do których nie dojeżdżały pociągi. A takich miejsc oczywiście w Żarach było niewiele, także i te autobusy pierwsze były niewielkie, zabierały one po kilka osób i wypełniały one lukę pomiędzy połączeniami właśnie tymi kolejowymi, a innymi połączeniami drogowymi. Natomiast pod koniec lat 30. pojawi się w Niemczech idea rozwinięcia linii autobusowych szybkich. Było to związane z budową autostrad. Adolf Hitler, jego ekipa sztandarowym swoim przedsięwzięciem uczyniła program budowy autostrad, no ale po tych autostradach jeździło niewiele samochodów prywatnych, wszak dopiero Volkswagena Hitler Niemcom, każdemu Niemcowi obiecywał za jedyne 999 marek, ale tak naprawdę żaden zwykły Niemiec nie otrzymał do wybuchu wojny swojego wymarzonego Volkswagena, którego my znamy jako Garbusa. Natomiast fabryka będzie w Wolfsburgu, będzie produkowała samochody wojskowe. No właśnie, no to jak wypełnić te wspaniałe, szerokie autostrady? No chociażby miały tutaj jeździć nowoczesne autobusy produkowane przez Mercedesa, przez Magirusa i inne niemieckie firmy motoryzacyjne. Wszak Niemcy były jednym z liderów motoryzacji w okresie międzywojennym. No i przez Żary przebiegała taka szybka linia autobusowa, która łączyła Wrocław z Chocieburzem, czyli Cottbus. Linia liczyła 252 km. Po drodze autobus zatrzymywał się w 10 miejscowościach, w tym też oczywiście w Żarach. Taki przystanek był na naszym rynku. I podróż z Wrocławia do Chocieburza trwała jedynie 3 godziny 51 minut. Właśnie za sprawą tego, że autobus ten poruszał się wzdłuż autostrady RAB 9, czyli dzisiejszej drogi krajowej numer 18, która w przyszłości być może w końcu stanie się autostradą A18. Po wojnie nie od razu powstała komunikacja autobusowa w naszym mieście i w naszym regionie. Początki związane są oczywiście z PKS-em, który co prawda jako przedsiębiorstwo państwowe powstał już w 1945 roku, ale w Żarach nie było placówki terenowej. Ona powstała dopiero w 1952 roku, będąc placówką, oddziałem ekspozytury zielonogórskiej. I początkowo to nie autobusy były na wyposażeniu tej żarskiej placówki terenowej, a samochody ciężarowe, bo to właśnie z inicjatywy żarskich zakładów pracy stworzono ową placówkę terenową. Na wyposażeniu były 4 Pragi, jak również 2 Stary i początkowo, jak powiedziałem, żarski PKS zajmował się przewozami ciężarówkami, a nie autobusowe. A nie były to przewozy autobusowe. Te pojawią się w końcu, no i w związku z tym konieczne będzie zbudowanie w Żarach dworca. Jako miejsce lokalizacji wybrano ten plac, który dzisiaj jest zabudowany całkiem ładną kamienicą. Ten plac przez wiele lat, po tym jak już dworzec tutaj stąd się wyniesie, stał pusty. No a niegdyś tutaj znajdował się barak, który też powstał dopiero z czasem. Barak, w którym był i bar, i kasy. No a tam w tle było miejsce, gdzie parkowały przyczepy autobusowe, ponieważ w latach 60. takim podstawowym taborem były licencyjne autobusy marki Skoda Karosa. Były to autobusy, których licencje zakupiono w 1958 roku i w wielczańskich
zakładach autobusowych, samochodowych rozpoczęto produkcję na licencji jako Jelcz, no, różne wersje, w tym też Jelcz 043, ten popularny ogórek. No i te przyczepki stały tam w kącie i kiedy było pasażerów więcej, no to doczepiano taką przyczepkę i ogórek mógł pojechać z dodatkową liczbą pasażerów. W pierwszej połowie lat 80. w związku z tym, że lokalizacja dworca przy ulicy Pocztowej była dość uciążliwa zarówno dla mieszkających w okolicy ludzi, jak również dla także samych kierowców. Plac był manewrowy stosunkowo niewielki, a poza tym autobusy musiały przejeżdżać przez gęsto zabudowane i w związku z tym dość posiadające ciasne ulice Śródmieście. Dlatego postanowiono wykorzystać plac, który tutaj był niezabudowany jeszcze od czasów przedwojennych. Na tym placu niegdyś przyjeżdżały strzelnice, cyrki, no i na tym placu, dużym placu, postanowiono zbudować nową bazę przeznaczoną dla autobusów. Nowy dworzec, no dworzec troszkę chyba nawet za dużo powiedziane, ponieważ zbudowano metalową wiatę tutaj z tyłu za nowym budynkiem dworca, jak również niewielki budynek z poczekalnią. Także warunki były tutaj nie najlepsze, spartańskie. No a na tym ogromnym placu, gdzie dzisiaj mamy i stację benzynową, i centrum handlowe, kiedyś parkowało wiele autobusów i w latach 80. symbolem żarskiego PKS-u stały się autobusy już nowej generacji, mianowicie Ikarus Zemun IK-160P. Były to autobusy przegubowe i one obsługiwały linie te najbardziej obciążone, przede wszystkim między Żarami a Zielonogórą, czy między Żarami a Łęknicą. No, w latach 90. na wyposażeniu żarskiego PKS-u pojawią się takie wyjątkowe autobusy, jak chociażby Jelcz M183M. Był to jedyny egzemplarz wyprodukowany jako prototyp i w 2000 roku został sprzedany właśnie żarskiemu PKS-u, który użytkował go i wielu miłośników komunikacji miejskiej, autobusów, robiło sobie zdjęcia, koniecznie chciało go upolować ze względu, że był to właśnie taki rarytas, taki wyjątek, który później trafił do Gliwickiego PKS-u, który został sprywatyzowany także dzięki temu zaangażowaniu żarskiego PKS-u. No i dzisiaj połączenia PKS-u Żary obsługuje gliwicka spółka, która wyrosła na bazie tamtego PKS-u, czyli Fenix. Natomiast w 2011 roku rozpoczęto budowę najpierw parterowego, a potem dobudowano kolejne piętro nowego dworca komunikacji międzymiastowej żarskiego PKS-u. W 1974 roku w związku z faktem, że do Żar przyłączono Kunice Żarskie, w Żarach pojawiła się komunikacja miejska. Autobusy niegdyś parkowały tutaj pod kinem Pionier, a podjeżdżały do przystanku, który znajdował się tutaj, gdzie dzisiaj jest wiata dla taksówkarzy. W tym miejscu, gdzie niegdyś była stacja benzynowa, tutaj ulokowano główny przystanek, skąd odjeżdżały autobusy, które były obsługiwane przez wojewódzkie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Zielonej Górze, oddział w Żaganiu. Przedsiębiorstwo to powstało w 1975 roku z połączenia dwóch przedsiębiorstw, jednego właśnie z Kunic oraz właśnie drugiego z Żagania. I na wyposażeniu pierwotnie były autobusy San H100, jak również później pojawią się kolejne produkty sanockiej fabryki, czyli już autosany H935, i te autobusy okażą się bardzo, bardzo długowieczne, bo nawet dzisiaj jeden egzemplarz na wyposażeniu żagańskiego MZK, bo tak już dzisiaj się nazywa od 91 roku to przedsiębiorstwo, wciąż jest. Natomiast w latach 80. pojawią się nowe autobusy, będą to już Jelcze w takiej dość rzadkiej wersji M11, które to powstaną na bazie podwozia Ikarusa 260, bardzo popularnego autobusu, z połączenia
nadwozia Jelcza PR110. I takie autobusy w latach 80. się pojawią i bardzo długo, przez całe lata 90. i jeszcze na początku XXI wieku będą obsługiwać tutaj trasy zarówno w Żaganiu, jak i w Żarach, jak również najbardziej obciążone połączenie między tymi dwoma miastami, czyli Żaganiem i Żarami. Autobusy żagańskiego MZK miały niegdyś kolor zawsze czerwony, stąd też do dzisiaj jeszcze co starsi mieszkańcy mówią: pójść na czerwony autobus, czyli oznacza to komunikację miejską lub międzymiastową między Żarami a Żaganiem, a autobusy z kolei PKS-u były niebieskie. Stąd niektórzy mówią: PKS to autobus niebieski. I tak też żarski PKS miał autobusy w barwach biało-niebieskich. Później te barwy przejął PKS Gliwice, który został sprywatyzowany z udziałem żarskiego kapitału. No a dzisiaj te same barwy, czyli biało-niebieskie, nosi Fenix. Fenix, który wygrał przetarg na komunikację miejską i dzisiaj obsługuje komunikację w naszym mieście, ale to nie znaczy, że żagański MZK się nie pojawia, bo wciąż, ale już bez dotacji miejskiej, obsługuje część tras miejskich, jak również tą trasę Żary-Żagań. Pierwsza połowa lat 80. XX wieku to był okres znaczących przemian, jeśli chodzi o komunikację miejską. Jak już mówiłem, powstał nowy dworzec z wielkim placem manewrowym, ale również zmiany zaszły w komunikacji miejskiej. W związku z tym, że autobusy były już coraz dłuższe, coraz większe, było ich coraz więcej i trzeba było wymyślić nowe miejsce, gdzie mogłyby te autobusy stać, jak również skąd mogłyby odjeżdżać. Stąd też pojawiło się nowe centrum komunikacji miejskiej, mianowicie przy ulicy Ułańskiej. Wzdłuż tej ulicy utworzono zatoczkę i stąd odjeżdżała większa część autobusów w różne części naszego miasta, co było rozwiązaniem dosyć nowatorskim i bardzo wygodnym. Niestety 3 lata temu tenże węzeł komunikacji miejskiej został zlikwidowany, ale obecnie ma wrócić na miejsce, chociaż jak widać, kierowcy wciąż są przyzwyczajeni, że jest tutaj parking, ale wkrótce mają tutaj wrócić autobusy, a mieszkańcy będą mieli okazję znowu wygodnie korzystać, miejmy nadzieję, z komunikacji miejskiej. Dziękuję Państwu za uwagę.